Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie. Przeszkadzacie państwo mi. Halo. Posłuchajcie. Naprawdę to przeszkadza. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie z dnia 26 marca 2021 o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa, druk nr 2980. Proszę państwa, przeszkadzacie mi. Jeżeli będę to prowadził pół godziny, to o godzinie 19 będzie prowadził to kto inny. Więc proszę o rozsądek w tej sprawie. Do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa, druk nr 2980. Bardzo proszę pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie przedstawiam sprawozdanie, w którym komisja zwraca się o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pana posła Sławomira Nitrasa. Marszałek Sejmu na wniosek na podstawie artykułu 7c ust. 1b ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora skierowała w dniu 12 kwietnia 2021 roku powyższy wniosek do Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych w celu rozpatrzenia. Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych po rozpatrzeniu tego wniosku na dwóch posiedzeniach w dniach 10 i 24 stycznia 2023 roku na podstawie artykułu 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proponuje Wysokiej Izbie przyjęcie wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie z dnia 26 marca 2021 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa. Dziękuję. Przypominam, że Sejm zgodnie z artykułem 133 ust. 6 regulaminu Sejmu rozpatruje sprawozdanie komisji, wysłuchując jedynie sprawozdawcy. Prawo do zabrania głosu przysługuje również posłowi, którego wniosek dotyczy. Nad sprawozdaniem tym nie przeprowadza się dyskusji. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Sławomira Nitrasa. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja staram się wszystko, co dzieje się na tej sali, traktować naprawdę z należytą powagą. I za każdym razem, a jest to enty raz, ja już nie jestem w stanie tego zliczyć, kiedy państwo próbujecie mi odebrać immunitet, zresztą czasami nawet wasza większość parlamentarna się na to nie zgadza, przychodzę to grzecznie, spokojnie staram się tłumaczyć i tłumaczyć wam, że w waszym imieniu politycy, pan Ziobro, pan Budubowski, próbują walczyć ze swoimi przeciwnikami politycznymi, ale wy nie chcecie słuchać. I zastanawiam się przy tym kolejnym wniosku, który jest wyjątkowo absurdalny, po prostu który zaprzecza faktom, o czym za chwilę powiem. Cieszę się, że pan Dolata, który pokazał klasę na komisji, wyjątkową, taką trzecia B, tutaj siedzi, tutaj siedzi. Zachowuje się pan bardzo podobnie jak na komisji. Jest pan pyskaczem i nie ma pan nic mądrego do powiedzenia. Ale teraz jest mój czas i musi mnie pan posłuchać. Szanowni państwo, ten wniosek to jest po prostu żart. To jest po prostu żart. To jest próba, kolejna próba wikłania mnie tylko po to, żebyście mogli chodzić i mówić, że jestem oskarżony, że mam zarzuty. Po raz kolejny. Ja naprawdę nie robię w tym Sejmie, znaczy robię wiele rzeczy, ale po prostu cały czas się muszę tłumaczyć z tych absurdalnych zarzutów, które państwo mi stawiacie. Poziom dyskusji z wami na komisji jest tak żenujący, że ja, słuchając pana Dolaty, pana Zielińskiego, tego od policji, tak naprawdę miałem przez chwilę takie poczucie, że dobrze, że oni się moją sprawą zajmują. Moją sprawą. Bo gdyby dać im prawo do zajmowania się poważnymi sprawami,
gdyby mieli poważnych ludzi, poważne sprawy sądzić, gdyby mieli decydować o wolności człowieka, no to strach się bać. To sądy ludowe, no, takie jak znamy z czasów bolszewickich. Sądy ludowe, ludzie kompletnie bez wyobraźni, bez wiedzy, bez umiejętności, dający popis chamstwa i braku kultury, braku wiedzy. Ich nie interesuje, czy ktoś jest winny, tylko z jakiego jest politycznego obozu. Panie pośle Dolata, naprawdę, to, co pan na komisji wyprawiał, tylko pan poseł Zieliński pana przebił, który tak stał i mówił, jaką ja mam satysfakcję. Mam satysfakcję. Satysfakcję mam, że mogę za tą sprawą głosować. I powiem wam, pomyślałem sobie, że może to wreszcie koniec z tym tłumaczeniem się i tłumaczeniem wam, jak było. Tylko po prostu trzeba wam palcem pokazać, czym się powinniście zająć. Bo wyobraźcie sobie, jak się czuje człowiek, który się czuje absolutnie niewinny, który nie zrobił nic złego i udowodni to w sądzie, bo o tym zapomniałem powiedzieć. Wyście mi już immunitet uchylali. Sądy te sprawy oddalały bez rozpatrzenia, mówiąc, że to jest jakiś żart. Bez rozpatrzenia. W ogóle sprawę nie prowadzili. Popatrzyli i powiedzieli, to się nie nadaje do sprawy karnej. Wy zdejmujecie immunitety tylko po to, żeby pognębić człowieka. Ale kto to w waszym imieniu robi? Na posiedzenie komisji po raz kolejny przychodzi pan Dubowski, prokurator okręgowy za czasów Ziobry. Ja mu za każdym razem w twarz to mówię, że ja mu taki Z bym tutaj napisał. Z od Ziobry. Bo jest po prostu człowiekiem, który jest w stanie każdego zniszczyć, tylko i wyłącznie na polecenie. Przecież to jest członek grupy Kasta. Członek grupy Kasta. Która do czego została powołana w Ministerstwie Sprawiedliwości? Żeby kłamać, żeby oszukiwać. Ja przeczytam wam, co tu w Sejmie sędziowie, którzy znają tę sprawę, mówili, czego się pan cieszy, panie Dolata? To skończą się czasy sądów ludowych. Kiedyś będzie naprawdę sprawiedliwość. Mówi tak. W grupie Kasta istniał plan i powstał plan oczernienia prezesa Justitii, sędziego Krystiana Markiewicza. W grupie Kasta tworzono maile zawierające paszkwile na prezesa Justitii i byłych członków KRS-u. To robił pan Dubowski. On był członkiem tej grupy, prokurator okręgowy. To pod nazwiskiem w Sejmie mówi sędzia Cichocki. Podobne rzeczy, podobne paszkwile, nieprawdziwe informacje, wykorzystując dostęp do teczek personalnych, tworzono wobec sędziego Żurka. I ci ludzie mają śmiałość przychodzić do Sejmu i wobec posła na Sejm, na którego głosowało 80 tysięcy ludzi, tworzyć nieprawdziwe dokumenty, nieprawdziwe rzeczy pisać. Przecież w tym wniosku są napisane rzeczy nieprawdziwe. Do czego wy doprowadzacie? Że byle chłystek, który powinien sam stanąć przed sądem, tu przychodzi i może każdego posła, który wam się nie podoba, postawić przed sądem. Na szczęście są wolne sądy. Ja wierzę w uczciwe sądy. Wierzę w uczciwe sądy, bo w sądach są ludzie, którzy wam się nie poddają. Ale jak to o was świadczy? Ja wam coś przeczytam. Panu Dubowskiemu, którego tutaj nawet nie ma w tej chwili, nie miał odwagi tu przyjść, zresztą mu się nie dziwię. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okoliczności poczucia zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. To jest o was wszystkich. To jest o was wszystkich. To, co się wobec mnie robi, wobec innych posłów, chodzenie po domach, nękanie współpracowników, przeglądanie telefonów, używanie Pegasusa, to jest o was. To jest o tobie, panie Dolata. To jest o tobie, panie Dubowski. To jest o tobie, panie Ziobro. To jest uporczywe nękanie ludzi, którzy są niewinni. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. To jest o was. To jest o was. Kto znieważa inną osobę w jej obecności lub choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do tej osoby dotarła do opinii publicznej, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności. To jest o was, bo wy kłamiecie w tych wnioskach. Jedni kłamią, a drudzy karnie podnoszą ręce po to, żeby niewinnych ludzi karać. Pan Tchórzewski, jaką trzeba mieć tupet, żeby pan, który odpowiada za cały proces Ostrołęki, straty Skarbu Państwa idące w miliardy, pan ma czelność tu wychodzić i mówić, że mi pan odbierze immunitet za co? Przez 4-5 lat trzymacie moje telefony, moich współpracowników, macie dostęp do wszystkiego. Macie dostęp do wszystkiego.
I co mi postawicie? Jaki mi zarzut jesteście w stanie postawić? Że wam się moje słowo nie podoba? Że wam się moje zachowanie w Sejmie nie podoba? A kiedy pan będzie miał zarzuty, panie Tchórzewski? Kiedy się zamienimy rolami? I nie pan będzie mi formułował zarzuty, tylko ja będę pytał pana o Ostrołękę. Przecież to wszyscy widzieliśmy, jak pana kolega z tej ławy miał mieć zarzuty, bo wyszedł z PiSu. Jak się okazało, że wróci do PiSu, to się okazało, że wyszedł prezes i powiedział, że on jest uczciwy. Bo on jest uczciwy. Dlaczego? Bo głosuje jak Tchórzewski, jak Dolata, jak Ziobro, jak Kaczyński. A ja nie będę głosował tak, jak wy byście tego chcieli. Niech mi pan teraz nie przerywa. I nic mi nie zrobicie. Będę głosował przeciwko wam, bo nie macie racji i nic mi nie zrobicie. A pan, panie Tchórzewski, będzie przed niezależnym prokuratorem odpowiadał za Ostrołękę, a nie formułował zarzuty wobec niewinnych posłów. Pani marszałek Witek powinna tu siedzieć. Pamiętacie maile pani marszałek Witek do pana Dworczyka? Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Gdzie jest pani Witek? Pani Witek, pani marszałek, pani grozi 3 lata więzienia za to, że w pandemii, kiedy wszyscy się martwiliśmy, czy przeżyjemy, pani załatwiała kumpelom swoim z polskich szwalni kontrakty rządowe. Kontrakty. Te maseczki zresztą chyba nigdy jako dobre maseczki nie powstały. To pani powinna być tutaj sądzona, a nie ja, bo ja nic złego nie zrobiłem. Postawcie mi zarzut, że ukradłem, że w oświadczenia majątkowe, jak Morawiecki, coś źle napisałem. Nie możecie, nie możecie. Możecie tylko nękać, nękać, nękać. Tylko nikt się was nie boi. Nikt się was nie boi, jak to wam tutaj pokazuje. Panie Dolata. Jak już pan się tak uśmiecha, to chciałbym pana zapytać, z czym się panu PCK kojarzy? Bo mi zawsze PCK kojarzyło się z organizacją, która pracuje na rzecz ludzi biednych, wykluczonych, która karmi ludzi. Niech mi pan, panie Tchórzewski, ja z moich pieniędzy jestem klientem Enei. Monopolisty w moim okręgu. Ja z pieniędzy Enei musiałem jako klient płacić za pana elektrownię w Ostrołęce. Za te kikuty. A pan nie ma cierpliwości. Pan stracił miliardy w Ostrołęce. Pan mi stawia zarzuty niesłuszne, a nie ma siły wytrzymać, spokojnie wytrzymać i posłuchać kilku słów prawdy. To niech pan siedzi i słucha, bo to o waszej władzy mówię. PCK. Organizacja, która latami wspierana przez wszystkich. Przecież ja dzisiaj, wyrzucając czy kładąc niepotrzebne ubrania do jakiegokolwiek kontenera, się zastanawiam, czy jutro w nich Brudziński albo Zalewska nie będzie chodzić, a nie ktoś potrzebujący. To wyście do tego doprowadzili. Wiecie co? Ja wam coś przeczytam. 1,2 miliona złotych, jak donoszą media, taka kwota miała być wyprowadzona od stycznia 2015 z Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. W tym czasie kierowali nim członkowie PiS. Według mediów, zeznań oskarżonych, pieniądze miały zasilić kampanię wyborczą PiS na Dolnym Śląsku, w tym kampanię minister edukacji Anny Zalewskiej. Gdzie są oskarżenia w tej sprawie? Panie Dubowski, kiedy działacie PiS, którzy ukradli ponad 1 000 000 złotych z PCK. Dostaną jakiekolwiek zarzuty. Kiedy, pytam się, jaką wy macie czelność tu przychodzić i wobec normalnych ludzi za to, że po pasach przeszli, za to, że coś wam się w Sejmie nie podobało, za to, że wam prawdę w oczy mówią, stawiać zarzuty, podsłuchiwać, stawiać zarzuty, inwigilować policję. Policję wykorzystywać. 1 000 000 złotych ponad. Okraść ludzi, instytucje, która daje ludziom ciepłą zupę, kurtkę na zimę, przespać się, jak jest zimno i nie ma się gdzie przespać. Dziećmi się opiekuje, dziećmi z ulicy. Ta organizacja na co dzień, dzieci, które biegają niezaganiane, bez rodziców, bez opieki, bierze, daje, uczy ich, pozwala im odrabiać lekcje, ubiera w ciepłe ubrania. A co wyście zrobili z tymi ubraniami? Ukradliście te ubrania i wydaje wam się, że będziecie bezkarni. Fundusz, pan Dubowski, awansowany przez pana Ziobro, Najwyższa Izba Kontroli. Ja pamiętam, wy teraz się tak śmiejecie z Najwyższej Izby Kontroli, ja pamiętam, jak SLD-owska kiedyś większość śmiała się, jak prezydent Lech Kaczyński, wtedy prezes Najwyższej Izby Kontroli, przedstawiał tu raporty i posłowie mówili, co to w ogóle jest, co pan tutaj wypisuje. Po latach
okazało się, że to NIK i ci kontrolerzy NIK-u mieli rację i Kaczyński miał wtedy rację, a ci posłowie, którzy się rechotali, tak jak wy dzisiaj, z raportów NIK-u, racji nie mieli. Co mówi NIK? I to nie jest raport z tego roku, to jest raport sprzed 2 lat, że 33 miliony złotych z Funduszu Sprawiedliwości zostało wydane na cele partyjne. Że Ziobro, Jaki, Kaleta i tam tych wszyscy inni, nie pamiętam ich nazwisk, do celów partyjnych używali Fundusz Sprawiedliwości. Podobnie jak z PCK. Zobaczcie, jaką wy macie tendencję do okradania najsłabszych. Fundusz Sprawiedliwości. Czyli fundusz, który służy ofiarom przestępstw po to, żeby im wyrównać straty, żeby im pomóc. Ofiarom przestępstw. I się okazuje, że to jest na kampanię wyborczą. Na kampanię wyborczą Ziobry, na kampanię wyborczą Solidarnej Polski. To nie ja mówię, to mówi Najwyższa Izba Kontroli. Ja zapytam z tej mównicy, gdzie są zarzuty dla tych regularnych złodziei, którzy okradają Fundusz Sprawiedliwości? Gdzie są zarzuty? Co wy wymyślicie? Że wy będziecie nas nękać, że będziecie nam stawiać zarzuty z byle błahych powodów, a my nie będziemy tej mównicy wykorzystywać, by wam mówić o waszych kradzieżach? Nie będziemy mówić? Nie będziemy. Panie Dolata stracił prawo jazdy. Przypomni pan za co? Za co pan stracił prawo jazdy, panie Dolata? No to są sprawy karne, to są sprawy poważne, a nie, że wam się czyjeś wypowiedzi w Sejmie nie podobają. Panie Dolata, pan już sobie świadectwo, wystawił. Ostatnia rzecz, które chciałem tutaj powiedzieć, bo wy macie poczucie tak totalnej bezkarności, że nawet na was wyroki sądowe nie robią wrażenia. Wszyscy ubolewają nad biednym panem Kaczyńskim, że musiał zapłacić, czy miał zapłacić 700 tysięcy złotych, ale nikt nie pamięta, że on wcale nie musiałby tego płacić, gdyby wykonał wyrok sądowy. Miał przeprosić, wykonałby wyrok sądowy, nie byłoby 700 tysięcy złotych, tylko byłaby normalna kwota. Wy wykorzystujecie prokuraturę, próbujecie zniszczyć ludzi, którzy stają wam na drodze, a jak na końcu sąd nie przyznaje wam racji, to po prostu mówicie, że ten sąd was nie obowiązuje, że wy jesteście ponad prawem. Więc chciałbym wam z tej miejsca powiedzieć, jako ten, który dzisiaj wydaje wam się, że jest waszym podsądnym. Nie jesteście w stanie nam nic zrobić. Wiecie dlaczego? To ja wam teraz powiem dlaczego. Dlatego, że za nami stoi prawda, za nami stoi uczciwość, za nami stoją ludzie i za nami stoi ogromna determinacja. I cokolwiek byście nie chcieli nam zrobić, mówię to nie w swoim imieniu, tylko wszystkich moich koleżanek i kolegów, którym chcielibyście zrobić tego typu krzywdę albo którym tego typu krzywdę robicie. Po pierwsze, was się nie boimy. Po drugie, damy sobie z wami radę. A po trzecie, obiecuję to bardzo solennie wszystkim Polakom. Przywrócimy w Polsce prawdziwą, uczciwą, niezależną prokuraturę, która będzie sądzić złodziejów, a nie będzie ścigać przeciwników politycznych. Złodziei, tak. Dziękuję bardzo. Dość tłumaczenia się. Teraz jest czas na tłumaczenie się przez was. Dziękuję bardzo. Do głosowania w tej sprawie przystąpimy w bloku głosowań.